Sierpniowy słoneczny weekend, nie trzeba jechać 500 km nad morze, aby pograć w piłkę plażową. Sześć drużyn z województwa łódzkiego wybrało się do łódzkiej manufaktury, aby rozegrać otwarte mistrzostwa w piłce plażowej o puchar prezydenta miasta Łodzi. Mimo iż sklepy w niedzielę były zamknięte, na rynku można było zobaczyć dużą ilość kibiców oraz pasjonatów beach soccera, dla których Łódzki Związek Piłki Nożnej przygotował wiele atrakcji oraz nagród. Jak udało się zorganizować taką świetną imprezę w Łodzi? No bo mamy sporo drużyn beach soccerowych w Łodzi. No i skąd taka inicjatywa w ogóle powstała, żeby w końcu Łódź do Łodzi zawitał ten beach soccer w wielkim stylu? No Łódź to mekka beach soccera, mekka piłki plażowej. Tutaj mamy praktycznie wszystkich tych, którzy się liczą w tej dyscyplinie. Co prawda w tym roku podczas mistrzostw utraciliśmy trochę tą pozycję hegemona, ale ja wszystkim w Polsce mówię, że to jest tylko wypadek przy pracy. Po roku wszystko wraca z powrotem na to swoje miejsce, czyli do Łodzi. A skąd pomysł? Ja rozmawiałem z prezydentem Trelą na temat zorganizowania jakiejś imprezy, która by trochę promowała łódzką piłkę. Doszliśmy do wniosku, że ten beach soccer to jest coś takiego, co można połączyć fajną zabawę jednocześnie z fajnym poziomem sportowym na najwyższym poziomie. I ten beach soccer to myślę, że to jest właśnie taką niszą, taką dyscypliną, czy też dziedziną piłki nożnej, która daje tą szansę, żebyśmy połączyli słońce, plażę, muzykę, brakuje tylko morza. Nad tym popracujemy, te 300 km może kiedyś się uda przekopać jakiś kanał, żebyśmy mieli także może w Łodzi, ale tak na poważnie. Myślę, że pierwsza edycja otwartych mistrzostw Łodzi w piłce plażowej, patronat prezydenta miasta Łodzi, i myślę, że ta impreza na stałe będzie się wpisywała już do kalendarza imprez piłki plażowej. Ja myślę, że fajny element jest taki, że to ma być to podsumowanie sezonu. Mieli się spotkać wszyscy najlepsi w Polsce, ja zakładając w momencie, kiedy planowaliśmy organizację, że tu spotka się mistrz, wicemistrz Polski. Nie udało się, ale myślę, że ten poziom sportowy, który tu widzimy, naprawdę pozwala na to, że możemy z optymizmem patrzeć na to wszystko, co będzie dalej. No właśnie, w tym beach soccerze też zaczynają się pojawiać osoby znane z piłki nożnej, duże jego boiska, na przykład dzisiaj Paweł Golański, który no, popisał się niesamowitym wyczynem dzisiejszego dnia. Jak to jest, ten beach soccer ściąga coraz więcej tych znanych nazwisk z boiska? No my się tak wczoraj zastanawialiśmy i próbowaliśmy liczyć, ile meczów na poziomie ekstraklasy rozegrali ci zawodnicy, którzy grają w BSCC Kolumna Medica. Doszliśmy do wniosku, że to chyba będą tysiące, bo mieliśmy Pawła Golańskiego, mieliśmy Piotra Klepczarka, mieliśmy Rafała Grzelaka, Michał Łabęcki. To są wszystko ludzie, którzy zrobili tą karierę przez duże K na tej dużej piłce, a w tej chwili próbują się realizować tutaj w beach soccerze. I to jest fajna droga. Z jednej strony mamy młodych ludzi, którzy łapią bakcyla beach soccera, z drugiej strony ci wszyscy, którzy są autorytetami. My ich oglądaliśmy w telewizji, czy ci młodzi ludzie ich oglądali w telewizji, a teraz mogą razem zagrać na jednym boisku. To jest fajne, ale to właśnie tylko beach soccer daje taką możliwość i my będziemy chcieli to wykorzystać, promować, popularyzować tą dyscyplinę i wykorzystać to, że w Łodzi ten potencjał jest naprawdę bardzo duży. No właśnie, popularyzować, bo jednak beach soccer jeszcze jest to trochę niszowa dyscyplina, mimo że w Łodzi jest bardzo dobrze znana, to czy w innych miastach da się ją bardziej spopularyzować, żeby te mistrzostwa kiedyś to naprawdę były na taką dosyć dużą skalę? Tak na marginesie, no my skończyliśmy w zeszłym tygodniu te mistrzostwa Polski w Kołobrzegu, tam mecz finałowy oglądało prawie 3000 ludzi, czyli to już jest wynik, który budzi szacunek nie tylko na poziomie drugiej, pierwszej ligi, ale to niejednokrotnie na meczach ekstraklasy mamy znacznie mniejszą frekwencję. To pokazuje, że ludzie chcą oglądać beach soccer, chcą się bawić, bo to jest przede wszystkim zabawa, fun. Natomiast w Łodzi wczoraj też takie rozmowy, bo to spotkali się wszyscy ci, którzy kiedyś w piłkę się bawili. I to jest fajne. Jest okazja, żeby porozmawiać, spotkać ludzi, z którymi się ja ostatnio widziałem 15-20 lat temu. Tutaj wszyscy się pojawili, którzy mają piłkę w sercu. Tutaj to hasło łączy nas, piłka materializuje się. To pokazuje, że to jest dobry kierunek.
I wczoraj podczas tych rozmów pojawia się temat organizacji IGI naszej, łódzkiej, tutaj wewnętrznej, gdzie będzie ta rywalizacja odbywała się, nie wiem, w oparciu o 8-10 drużyn na zasadzie turniejowej, potem robimy wielki finał w Manufakturze. Fajne miejsce, myślę, że to jest, tak jak ja to mówię, tramwaj. Tutaj ludzie wchodzą, wychodzą, ale każdy się zatrzyma, zobaczy, to jest fajna dyscyplina, zostanie na dłużej, obejrzy to w telewizji, powie sąsiadowi, na tym to polega. To jest właśnie to, co my walczymy w Polsce, żebyśmy tą dyscyplinę zaczęli pokazywać, żeby ludzie wiedzieli, że ten beach soccer to jest fajna zabawa. Lepszego klimatu nie można sobie znaleźć. Tak jak mówię, plaża, słońce, muzyka, wszystko na tak. Nas to cieszy i naprawdę życzymy powodzenia w kolejnej organizacji, kolejnych mistrzostw. Czekamy jeszcze na oczywiście walkę o trzecie i pierwsze miejsce. No i co? Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie. Pomimo napiętego harmonogramu pomiędzy rozgrywanymi spotkaniami, udzielanymi wywiadami oraz rozdawanymi autografami, porozmawiał z nami również Paweł Golański, były reprezentant Polski piłki nożnej. Witamy Pawła Golańskiego na beach soccerze organizowanych mistrzostwach w Łodzi. Jak to jest, że właśnie grasz tutaj w tej drużynie i no i w beach soccerze? No dużo nie trzeba było mnie namawiać, zespół stworzony z przyjaciół tak naprawdę, znam się od dzieciństwa, wszyscy się wychowywaliśmy, można powiedzieć, w jednej drużynie, bo w juniorach Łódzkiego Klubu Sportowego graliśmy razem, niektórzy koledzy starsi, niektórzy młodsi, natomiast tak naprawdę 20 parę lat przyjaźń trwa, widujemy się cały czas. Piotrek Leczarek założył zespół BSCC, zmontował nas wszystkich i dzisiaj się możemy spotkać, porywalizować, pobawić się, bo oczywiście też traktujemy to jako formę zabawy, ale jak już wychodzimy na piasek, to gramy na 100%, bo nikt nie lubi przegrywać. No może parę rad dla młodych piłkarzy grających w niższych ligach. Co zrobić, żeby grać wyżej, w wyższych ligach, osiągać lepsze sukcesy? Najważniejsze wierzyć w swoje możliwości i tak naprawdę nie poddawać się. W piłce nożnej jest tak, że są lepsze, gorsze dni, a tak naprawdę jeżeli będą wychodzić na każdy trening w 100% zaangażowani, to kiedyś jest możliwość, że pojawią się na wielkich boiskach, założą koszulkę reprezentacji Polski. Bo talent to nie wszystko, trzeba mieć serducho do piłki nożnej. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie za widzieć i życzę powodzenia w finale. Nie, dziękuję. Dobra, do zobaczenia. Udało nam się porozmawiać z młodym zawodnikiem Jakubem Bistułą, którego najlepiej przedstawił konferencjer obecny na mistrzostwach. Jakub Bistuła, proszę Państwa. Słuchajcie, historia niesamowita, bo ten gościu, młodzieżowiec, ma mniej niż 21 lat, już ma na koncie wicemistrzostwa Europy, już ma na koncie MVP Młodzieżowych Mistrzostw Polski wraz z wicemistrzostwem i w rzutach karnych na niego stawia pan Jarek Jagielski. On w tym momencie nie tyle, że odpowiedzialność, bo to dobra kolejka, ale piłkę ustawia, jest ich dużo. Żeby nie schować, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięciu. Ale to pan Jarek Jagielski, właśnie jego wybrał, lewonożny zawodnik kontra Darek Słowiński. I pewnie położony, tak jest, proszę Państwa, G, R, E, U, B, A, C, K, Grębach, drugim finalistą pierwszych otwartych mistrzostw Łodzi w beach soccerze. Witamy w hat-tricku Kubę Bistułę, no tutaj młodzieżowca, który osiągnął już naprawdę wiele w tak młodym wieku. Powiedz, no co robić, żeby po prostu tak w beach soccerze być dobrym i grać w takim wysokim poziomie jak ty? Witam, no na pewno trening, myślę, że to jest podstawa, bo ja gdzieś tam dużo czasu spędzam nad tym i staram się poprawiać jakieś tam moje atuty, które w miarę tam posiadam i myślę, że to jest jedyna recepta, nie? Duży trening. Jak widać, wszyscy radość świętują dzisiejszą, dostaliście do finału, ale powiedz, czym zachęcić po prostu innych zawodników, żeby tą popularyzować tą dyscyplinę, jakim jest beach soccer? Ja myślę, że już ona jest naprawdę bardzo popularna w Polsce teraz i coraz bardziej wchodzi w różne rejony Polski. Ja myślę, że to jest kwestia czasu, jak to będzie naprawdę bardzo popularny sport w naszym kraju. No co, reklama, przychodzić na turnieje, oglądać. Myślę, że to jest kwintesencja beach soccera, przewrotki, piękne bramki. To ile razy w tygodniu trenujesz, żeby być tak dobrym piłkarzem? Trenuję, wychodzę sobie sam najczęściej, tak? Sam z Krystianem Karolakiem właśnie z Sanu Łódź. Na piasek właśnie na Włókniarzu i tam trenujemy. Tak no, dwa razy, trzy razy w tygodniu.
Czyli widzicie, trzeba trenować tak, żeby w własnym zakresie, a nie tylko chodzić na treningi, aby być tak dobrym jak Kuba Bistuła. Dziękuję bardzo. I powodzenia w finale. Oprócz samych rozgrywanych spotkań, w przerwach pomiędzy tercjami i spotkaniami odbywały się konkursy dla dużych i małych kibiców, których to można było wygrać upominki przygotowane przez Łódzki Związek Piłki Nożnej oraz sponsorów. Mamy nadzieję, że Beach Soccer już na dobre zagości w Łodzi.